Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich świętych, jak zawsze. W świecie dzieją się różne rzeczy, ponieważ nie ma poznania. Świat nie poznaje to, co jest najwyższe i najważniejsze dla nas. Świat poznaje, czyli ludzie, aniołowie żyjący w tym świecie poznają tylko ten świat. I wydaje im się, jak dojrzeją, jak osoba ludzka dojrzeje, to wydaje się, że zdobędzie wszystko, co jest do zdobycia w tym świecie, a nawet życie wieczne. Oczywiście ma to tylko w podświadomości, nigdy tego na poważnie nie bierze. Raczej nawet o tym nie myśli, ale sama wola, samo chcenie, samo dążenie wytwarza w nim poczucie teraźniejszej wieczności. I to jest fakt, że tak się właśnie dzieje. Nie myślimy, co będzie potem. A w tym świecie jednak trzeba o tym myśleć. W niebie się nie myśli, co będzie potem, bo wiemy, co będzie potem. Będzie kolejna bajka piękna, nieskończona. A jeżeli się skończy, to się wykreuje następna. I tak właśnie jest w nieskończoność. Natomiast w tym świecie zauważamy, wszyscy to widzimy, że nasze życie dobiega końca. Rodzimy się, żyjemy, jakby cały czas w teraźniejszości, ale pod koniec jakiegoś tam odpowiedniego wieku czujemy, że ta teraźniejszość się coraz bardziej kurczy i coś się stanie. Nie wiadomo co. No stanie się stanie, śmierć się stanie. Dlatego tak ważną rzeczą są refleksje, myśli głębsze. Jest ważna właśnie modlitwa, myślenie o tym, co jest wieczne, a mamy w podświadomości, nasza dusza wie, że jesteśmy wieczni. Ale z drugiej strony ciało nam mówi, że jednak nie jesteśmy wieczni. I bardziej wierzymy ciału niż duszy. Bo ciało, obserwując siebie samego, no się wykańcza, wysycha. I koniec będzie taki, że uschnie całkiem i odpadnie. I to nas właśnie troszkę tak jakby zastanawia, ale takie potoczne zastanowienie to za mało. Trzeba głębszej analizy. Trzeba wejść w sferę wiary w Boga. Bo tylko Bóg, a w Nim mamy nadzieję, wszyscy mają jakąś tam nadzieję, nawet ateiści, że musi być coś, tylko nikt nie wie jeszcze co. Bo jak mówiłem, dusza wie, świadomie wie, że jest wieczna. Tylko świat zewnętrzny, materialny, nasze ciało, nasze zmysły ograniczają to myślenie i wydaje nam się cały czas, że jednak mimo wszystko zejdziemy z tego świata. Ale to jest nieprawda, bo nie schodzimy z tego świata. Schodzi tylko ciało i nasze zmysły. Przestaje pić, przestaje jeść i odchodzi. Ja pamiętam, jak mój dziadek, oni byli rolnikami, mieli swoje gospodarstwo jeszcze za komuny. No to babcia właśnie była w szpitalu i w śpiączkę zapadła. Już była na tyle w dojrzałym wieku, że lekarze stwierdzili, że to już nic jej nie pomogą, więc żeby dziadek ją zabrał do domu i tak czekał na tą śmierć. Ja akurat byłem wtedy gdzie indziej i miałem takie jakieś przeczucie, że coś się z babcią dzieje. No i oczywiście za dwa dni przyszedł telegram, że babcia zmarła. Więc dziadek się opiekował tylko na tyle i modlił się oczywiście, bo to byli katolicy. Babcia była taką dość wierną katoliczką. Zawsze w niedzielę na mszach byli, o różańce co dzień odmawiali, śpiewali godzinki. No tak jak to było na wsi. No, Kolbuszowa to akurat nie jest wieś, no ale to było tak z boku. I dziadziuś
po prostu tylko tam łyżeczką nawilżał jej usta, wlewał jej tam do środka, ona spała. No i na tym śnie odeszła. Ciężko pracowała całe życie, miała problemy z kręgosłupem, bo to wiadomo, kopanie ziemniaków na okrągło i tak dalej. To wszystko się ręcznie wtedy jeszcze robiło. Później dopiero maszyny wchodziły. Więc życie nasze jest, jakie jest. I dlatego ważną, bardzo ważną sprawą jest myślenie i refleksja, bo refleksja jest życiem. Dlatego Jezusowi powiedzieli apostołowie i inni: Panie, Ty masz życia, Ty masz słowa życia. Słowa życia. I te refleksje głębsze właśnie dają życie duszy. Dusza sobie cieszy się nimi, przyswaja, pielęgnuje te wyższe myśli, wyższe uczucia, transcendentalne uczucia, pieści tą wiarę w sobie, bo wierzy, że będzie żyła wiecznie. I to właśnie między innymi zbawia też. Te słowa życia, czyli refleksja codzienna, akty strzeliste do nieba, bo niebo jest, tak jak ten świat jest, tak jest świat wyższy. W to trzeba wierzyć. Tylko niektórzy mają dostęp, tak jak ojciec Pio i inni, do tego, żeby zaglądnąć do nieba. Wielcy mistycy czasami mieli tą łaskę i mogli zaglądać, ale w tym świecie większość to choroby. Więc trzeba uważać na wszystko. Niektórzy mają takie podejście, mają taki przebłysk chwilowo. Oczywiście najlepiej by było, żeby te przebłyski wewnętrzne, głębokie, wszyscy mieli cały czas. To byśmy szli do nieba jak burza, szybciutko, a tak to się wikłamy w to, co tutaj jest i jest nam trudno opanować sytuację świadomości swojej własnej. Już nie mówię o sytuacji ekonomicznej, bo to wiadomo, że to jeszcze większe trudy, ale systemy ziemskie na tym też polegają i polityczne, żeby człowieka wykorzystać do pracy i potem go porzucić. Chociaż cywilizacja, no troszkę te prawa człowieka podstawowe już są przyjęte, jest lepiej. Ale wojny nadal są. Tłuką się na Ukrainie. Putin zwariował kompletnie. Jemu tylko o władzę i o terytorium chodzi. On nie patrzy na to, że niszczy dusze, że one się nie będą mogły zbawić tak szybko, bo nie mają czasu nawet o tym pomyśleć. Boją się, że bomba im spadnie na głowę. Więc bardzo wielka odpowiedzialność tych ludzi, którzy rządzą i którzy wywołują konflikty i wojny. Dla nich będzie ciężki żywot po śmierci. Będą musieli to odrabiać. Może jako pielęgniarki albo jakieś inne dobre zawody, które będą im spłacały karmę za to, co zrobili, będąc u władzy. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy. Módlmy się również za Markusa. Mieszka w Niemczech. Proszono mnie. Niestety ćpa. Ma 26 lat. Zniszczył sobie serce właśnie przez narkotyk. Zęby wypadają najczęściej też, jak się zażywa, także uważać trzeba, nie wolno takich rzeczy stosować, bo to jest ciężka chemia dla organizmu. I prosi babcia, mama o to, żeby wrócił do siebie, żeby przestał te rzeczy robić, bo jego żywot będzie krótki, niestety. Używki na zmysły, on też szuka szczęścia, ale uzależnił organizm od pewnych składników i potem się ten organizm domaga. Tak samo jak nikotyna, papierosy też. Palacze to nie mogą wytrzymać. Ja nigdy nie paliłem. W 8 klasie próbowałem coś tam. Kuzyn mnie uczył, chciał, żebym palił. No, on już nie żyje, a ja żyję. W
Kanadzie, bo to się wyprowadził do Kanady i w Kanadzie zmarł. W tym samym wieku co ja, 66. Więc życie, jak mówię, jest trudne i módlmy się za Markusa, aby wrócił po swoją duszę i do swojego ciała, żeby żył normalnie. Więc módlmy się do Ojca Pio, do koszyczka Ojca Pio wkładamy wszystkie nasze sprawy, również zdrowotne, rodzinne, finansowe, żeby było lepiej, a nie gorzej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To jakieś krótkie rozważanie jeszcze przeczytam z drugiego tomu. Przecież jaki jest Bóg i w jakiej formie się przejawia, tego nikt z ludzi nie wie. Nie czarujmy się. Nawet gdyby człowiek wysłuchał pod rząd milion kazań w kościele, wcale nie będzie ani o jotę mądrzejszy, nie dowie się ani krzty więcej o Bogu. Głoszący kaznodzieja jest w identycznej sytuacji. Mówi, ale nic nie wie. I Ojciec Pio to mówi właśnie, że księża też muszą wierzyć tak jak każdy inny człowiek. Oni się tylko posiłkują głównie jakimiś tam dziełami mistyków albo głównie Biblią. A Biblia to jest taka do wyrzucenia, szczerze mówiąc. Musi się wierzyć, bo mu nawet nie wypada nie wierzyć. Skoro jest kapłanem tego iluzorycznego Boga. I to jeszcze na dodatek żydowskiego Boga płci męskiej. Tak sobie wymyślono. Boga jako faceta. Na Ziemi, w kosmosie, w mikro, niebie, poza Bogiem, nikt Boga nie widział. Nawet ja go nie widziałem, kiedy żyłem na Ziemi. Słowa Ojca Pio. Więc nawet Ojciec Pio nie widział Boga na ziemi. Więc nie, raczej nie kombinujmy za bardzo, żeby widzieć Boga, bo kiedyś ojciec dodał, że jakbyś chciał zobaczyć Boga, teraz to byś musiał umrzeć. Ze szczęścia oczywiście i z tęsknoty. Na razie żyjesz tu i dostosuj się do sytuacji teraz, tu i w tym świecie. Następna myśl. W niebiańskich światach jest najmniej Boga, a najwięcej szczęścia, radości, komfortu, kultury i przyjemności. Bez odniesienia do źródła. Tak jest niebo, tam nikt nie chwali Boga, bo go nawet nikt nie widzi specjalnie, chyba że ktoś chce. Tam jest taka wolność. Tutaj też mamy tą wolność, nie widzimy Boga. To bardzo dobrze, że go nie widzimy, bo wszyscy by tu zgłupieli i oszaleli od razu w jednym momencie. W wyższych światach nie ma kościołów, nie ma wiary, nie ma nadziei. Króluje tam miłość, a Bóg nawet nie chce o sobie słyszeć. Oddany jest wszystkim do dyspozycji jako anonimowa istota. Na ziemi potrzebujemy wiary i nadziei, bo tu jeszcze cierpimy z powodu naszej niewiedzy. Cierpimy na różne sposoby. Jeszcze jedna myśl. Cywilizacje niebiańskie mają tak zorganizowane życie, że nie ma w nim władzy, podwładnych, mniejszych i większych. Wszyscy są równi, ale inni. I Bóg jakby nie ma z tym nic wspólnego, choć sam to zorganizował dla wiecznej przyjemności wszystkich. Utożsamia się z każdą niebiańską formą przyjemności. Uczestniczy w niej, ale nie jako Bóg, lecz jako kochanek lub kochanka energii szczęścia. Jest samoistnym figlarzem uwielbiającym zabawę z miłością.
I słowa Ojca Pio. W niebie wszyscy będą Twoi. Będziesz miał całe niebo do dyspozycji. Tak mi Ojciec Pio powiedział. Tam czujemy się jak bogowie, równi Bogu. Tutaj nie możemy się czuć jako równi Bogu, bo by była pycha, ale tam w niebie już pychy nie ma. Więc mamy pełny komfort. Tylko się bawić i chcieć. Nasza miłość też jest boską energią, którą kompilujemy dla siebie, dla własnych osobistych przyjemności. Bez przyjemności i radości, bez miłości życie nie ma sensu. Tak mi powiedział Ojciec Pio. No bo bez miłości i radości co by było? Cierpienie na ogół by było. No to cierpieć to przecież nikt nie chce. Natomiast szczęścia wszyscy chcą. I właśnie dążymy poprzez nasze refleksje, poprzez system miłości, poprzez głębsze rozumienie życia, życia teraźniejszego i życia przyszłego, bo jest życie przyszłe i trzeba o nim też myśleć co dzień. W tym życiu pozostaje nam oczywiście ufać, że także nasze życie ma jakiś cel. Tym celem na teraz dla ludzi jest jakość życia, jakość naszej cywilizacji. Sami musimy się nauczyć żyć dobrze i szczęśliwie. Musimy uczyć się przyjaźni, bo tylko to może nas wszystkich uskrzydlić. Religie i wiara, ateizm, ideologie nie są potrzebne nikomu tak naprawdę. Jedynie co jest potrzebne, to wzajemna miłość. Ona jest naszym wiecznym Bogiem, w nas i dla nas. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Słowa Jezusa. W niebie jest pełnia życia towarzyskiego, ale wyciszenie też jest na życzenie oddechu duszy. To tyle z tych rozważań. Mam nadzieję, że coś tam pomogło troszkę, niektórych pocieszyło, bo życie polega na pociechach, na pocieszaniu się. I mistycy to samo mieli, wszyscy mistycy to mieli, pocieszani byli przez Boga, unoszeni, jak Święta Teresa Wielka, która była, opiekowała się moją głową z Janem Bosco, żebym mógł pisać. Przychodzili i mówili mi właśnie o tym. No to ona, bilokowali to owszem, ale byli unoszeni ciałem nawet do góry, lewitowali z miłości. Takie mieli zachwyty w duszy i w ciele. Także musimy taką drogą królewską iść, żeby się zbawić, bo to jest najważniejsze. Nic się nie liczy, tylko nasze zbawienie i życie wieczne. Reszta odpadnie. I na koniec jeszcze wiersz Maćka. W życiu są zawsze jakieś dylematy. Właśnie w tym świecie więcej czasu poświęcamy sprawom tego świata i cierpieniu niż zachwyceniu. Zachwycenie to jest tylko chwilowe, ale możemy się przestroić. Mamy taki regulator gdzieś tu w środku i jeśli zaczniemy myśleć pięknie, to ten regulator będzie cały czas nastawiony na niebo i można być cały czas szczęśliwym. Pomimo, że umysł będzie biegał tu i tam, oczy tu i tam, to w środku będzie człowiek zadowolony i szczęśliwy. Na tym polega właśnie Królestwo Niebieskie. To, co Jezus mówił, Królestwo Niebieskie jest pośród was, czyli w duszy. Tutaj mamy to Królestwo, nie na zewnątrz. Ono się przejawia również w formach na zewnątrz, ale cieszysz się zawsze do środka. Nie cieszysz się ścianą, na ścianie. To nie jest twoje ściana, to nie jest twoje uczucie, tylko uczucie masz tutaj, w duszy. I to jest zadowolenie. Czytam wiersz Maćka jeszcze na koniec. Zostaniemy sami. Ludzie przestraszą się naszej miłości i odejdą. Zostanie cisza, zostanie obłok po rodzinie, zostanie papi,
Znów zabrakło mi cierpliwości do Twojej anielskiej inności. Znów lew we mnie ryczy ugodzony, znów sam papi. Zapłakana żona, nieobrażona, lecz osamotniona w nierozumieniu. Znów lepiej lej po bombie w moim sumieniu. Rodzino rozedrgana, rodzino nasza, przepraszam. I żona najukochańsza przeprasza. Słabe nerwów korzonki, łzy płynące z policzków ukochanej żonki. Znów niewypalonej miłości wywrócona łódź. Synu, zostań, córeczko, wróć. To jest ten Maciek, który właśnie będzie też rozmawiał z ojcem Pio i będzie wydawał właśnie pierwszy tom tych wierszy. Dzisiaj właśnie już mi przysłał maila, że firma, gdzie tam dał, już zrobili korektę i przysłali mu plik, żeby zobaczył po korekcie, więc za jakiś czas zacznie się druk. Zatrzymajcie się systemu miłości, brońcie się przed niepokojami, przed nerwami, a nastrójcie się na piękne niebo, które nas czeka, i młodych, i starych. Zawsze można go odczuć w sercu, w duszy, w myśli, ale trzeba dbać. Trzeba dbać o duszę i myśli, jak się dba o ciało. O tyle, o ile o ciało. Bardziej trzeba dbać o duszę, bo ciało to wiadomo. Zawsze będą problemy z nim, natomiast dusza jest zawsze aktywna i chce szczęścia i trzeba to szczęście jej dawać, bo inaczej ciało zwariuje. To tyle na dzisiaj. Systemu miłości się trzymajcie i będzie dobrze. No to pa, pa.